Szanowni Państwo, przed nami najważniejsze wybory po 1989 roku. Wybory, od których będzie zależeć rozwój Polski. W jakim kierunku Polska będzie się nadal rozwijać? Czy Polska będzie krajem opartym na wartościach chrześcijańskich, na tradycji, na kulturze, na patriotyzmie? Szanowni Państwo, przez... Gabinet fizjoterapii Anna Sołtyk. Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, fizjoterapia neurologiczna, dysfunkcja narządu ruchu, kompleksowa terapia blizny, zabiegi i masaż. Poza standardowymi usługami, fizjoterapia dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz inne problemy uroginekologiczne. Ostatnie 4 lata rządów udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni, że słuchamy Polaków. Zrealizowaliśmy wiele programów społeczno-gospodarczych, które przyczyniły się do poprawy poziomu życia Polaków. Obniżyliśmy wiek emerytalny, daliśmy możliwość wyboru społeczeństwa, czy będą puszczali dzieci w wieku 6 czy 7 lat do szkoły. Wprowadziliśmy program 500+, 300 zł wyprawka szkolna, 13 emerytura. Obniżyliśmy podatki, podatek CIT z 19 na 9%, podatek dochodowy z 18 na 17%. Wprowadziliśmy program Senior Plus, program Mama 4+, czyli emerytura dla kobiet, które mają co najmniej 4 dzieci. Prowadziliśmy wiele programów społeczno-gospodarczych, które przyczyniają się do podniesienia poziomu życia Polaków. Ale szanowni Państwo, gwarancją realizacji tych programów społecznych i gospodarczych jest pójście na wybory, jest oddanie swojego głosu na drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że jest jeszcze dużo do zrobienia, dlatego chcemy kontynuować ten program dobrej zmiany poprzez wprowadzanie nowych programów społeczno-gospodarczych, takich jak między innymi 13, jak i również 14 emerytura, wyrównywanie dopłat dla rolników, podniesienie minimalnej krajowej, która ma osiągnąć w 2024 roku nawet 4000 zł brutto. Szanowni Państwo, chcemy zmienić, chcemy wprowadzać te programy po to, żeby żyło się Państwu lepiej. Ale oczywiście ostateczna decyzja zależy od Państwa. Od Państwa zależy, w jakim kraju będziemy żyć. Dlatego zapraszam, mobilizujcie się, Szanowni Państwo, mobilizujcie rodzinę i znajomych. Zachęcajcie ich na pójście na wybory, bo każdy głos się liczy. Od Państwa zależy, w jakim kraju będziemy żyć. Państwa bardzo proszę, żeby 13 października pójść na wybory i oddać swój głos za Polską. Proszę, aby oddać swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, bo to od Państwa decyzji zależy, w jakim kraju będziemy żyć. Wybierzmy dobry czas dla Polski. Dziękuję bardzo. Co tu dodać? Wszystko zostało powiedziane. Proszę Państwa, 3 uwagi. Uwaga pierwsza. My podsumowujemy kampanię. Była intensywna, krótka. Ja chciałbym tutaj podziękować, myślę, że w imieniu wszystkich kandydatów, dla tych z Państwa, którzy pomagali nam w tej kampanii w bardzo różny sposób, pomagając przy organizacji spotkań, zezwalając na zawieszenie baneru na ich płocie. Bardzo serdecznie chciałbym tym osobom podziękować, w szczególności strukturze lokalnej tutaj Prawa i Sprawiedliwości w Nysie. Uwaga druga, my się zwracamy do osób, które już wiedzą o tym, że wybory są. Ktoś z Państwa zapyta, a czy są takie, które nie wiedzą? Zdarzają się, ja w swoich rozmowach z po prostu na wsiach, w trakcie agitacji, zachęcania do wyborów, spotykałem się z osobami, które nie miały dokładnej świadomości, co a właściwie kogo będą wybierać. O ile wiedziały o tym, że są wybory do Sejmu, o tyle na przykład jeśli chodzi o wybory do Senatu, które mnie bezpośrednio interesują, już ten poziom wiedzy był mniejszy. Dlatego apel do wszystkich z Państwa. Proszę, zwróćmy się do naszych znajomych, członków rodzin, sąsiadów, osób wspólnie z nami pracujących z prostym pytaniem. Czy wiesz, co się będzie działo 13 października? I wytłumaczmy, jakie to są wybory. Co tak naprawdę wybieramy? Mniej więcej jak wygląda karta wyborcza? Kogo będziemy wybierać? Ewentualnie, jeśli to jest możliwe, w jaki sposób? Wybory do Senatu są większościowe. Zupełnie inny sposób wyboru niż w wyborach do Sejmu. Zróbmy, jeśli to jest możliwe, mówię, taki wstępny instruktaż. Wtedy osób, które będą głosowały, będzie więcej. Zezwolimy wszystkim Polakom na to, żeby uczestniczyły w tym święcie, w święcie demokracji. No i oczywiście z racji tego, że startujemy z listy Prawa i Sprawiedliwości, namawiam wszystkich Państwa do głosowania na listę Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności tutaj na panią Marię,
A jeśli chodzi o wybory do Senatu na moją osobę, jeśli chcemy, żeby ta dobra zmiana, która przez te 4 lata zaistniała w naszym państwie, miała swoją kontynuację, żeby została pogłębiona, jedyną metodą jest wybór Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że po prostu Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne, daje gwarancję tego, że te przemiany, które nastąpiły, będą kontynuowane. Szanowni Państwo, zwracam się również z prośbą o oddanie głosu na naszego senatora, na pana Jerzego Czerwińskiego. On udowodnił, że dobrze pracuje. Niedawno był tutaj pan marszałek Senatu, pan Karczewski. Zachwalał pana Jerzego, mówił, że wyróżnia się spośród senatorów, że działa. Także, szanowni Państwo, oddajmy dobrze swój głos. Miejmy świetnego przedstawiciela, którym jest właśnie pan Jerzy Czerwiński. Dajmy jemu kontynuować tę działalność, tak żeby gmina Nysa, powiat Nyski, jak i również Namysłowski, Kluczborski, Brzeski, Prudnicki, żeby mogły się rozwijać. Takich ludzi jak pan Jerzy Czerwiński właśnie potrzeba nam w Senacie. Także zapraszam do głosowania. Jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa. Jest jeszcze jedna grupa wyborców. Ci, którzy wiedzą o wyborach, chcą głosować, ale nie mogą, mówmy wprost. Osoby starsze, szczególnie na wsiach, gdy lokal wyborczy jest położony w nas w odległej wsi, znaczy we wsi obok, wtedy rezygnują z wyborów. Mam bardzo dużą prośbę do Państwa, żeby wtedy pomóc. Po prostu wziąć do samochodu, umożliwić głosowanie także tym, którzy mają ograniczone możliwości do tego, żeby dotrzeć do lokalu wyborczego. To bardzo ważne, żeby żadna z grup społecznych, żaden z Polaków nie był wykluczony. Każdy z Polaków powinien mieć prawo oddać głos. A to jest prawo oczywiście, nie obowiązek, no, ale namawiamy do korzystania z tego prawa. Pytanie można zadać? Tak, oczywiście. Jaka to była kampania? Wiemy, jaka była w skali Polski, media konkurowały ze sobą tutaj może bardziej na emocje niż na argumenty, a jaka to była kampania lokalnie? Ja uważam tę kampanię za bardzo treściwą, to jest najlepsze określenie. Znaczy ona była skondensowana czasowo, dość krótka, ale intensywna, jeśli chodzi o środki przekazu. No tych środków przekazu jest coraz więcej. Kwestia mediów, spotkania z wyborcami, ale także po prostu bezpośredni, indywidualny kontakt twarz w twarz przy rozdawaniu ulotek, czy też nawet wprost przy wieszaniu banerów. Wtedy, proszę Państwa, jakby my dowiadujemy się najwięcej, bo przy bezpośredniej rozmowie z wyborcą, z daną osobą, może nie tyle, że puszczają wszystkie hamulce, ale taki człowiek jest szczery i mówi to, co rzeczywiście uważa, to, co chciałby, aby na przykład czym się władza powinna zająć. Bez świadków. I wtedy, tak jak powiedziałem, władza dowiaduje się najwięcej, zarówno o sobie, jak i przede wszystkim o problemach, które są zawsze do rozwiązania, nie ma stanów idealnych. Jakie to są właśnie problemy? Bo tutaj pani Maria też wskazywała na to, że o takich problemach wyborcy jej wcześniej mówili. Po prostu, powiat Nyski, nie tylko zresztą powiat Nyski, cały mój okręg, ja mam te 5 powiatów, musi gonić resztę. To jest najlepsze określenie. Musi po prostu dogonić średnią wojewódzką, a zarówno województwo opolskie, jak i w szczególności mój okręg powinien dogonić średnią krajową. Musimy jak najwięcej inwestować w ten powiat. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, programy, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, one w naturalnej kolei rzeczy wyrównują nierówności. Bo jeśli zasilane są tak samo kwotowo poszczególne grupy społeczne, to automatycznie to powoduje wyrównanie nierówności, podciągnięcie tego dolnego poziomu do góry. No i kwestie takie bardzo, bardzo, nazwałbym to oczywiste, ale też trzeba się nimi zająć. Ostatnie spotkanie, problem rozkładu karetek pogotowia, który mówię, zapamiętałem tutaj na terenie powiatu Nyskiego, ale nie tylko, ogólnie. Ludzie mają, może nie tyle, że pretensje, mają uwagi z tym związane. I trzeba się tym zająć, oczywiście nie w trakcie kampanii, bo to byłby populizm. Spokojnie siąść do tym po zakończeniu kampanii, po, mam nadzieję, wygranych wyborach. Ups.